Dzisiaj ciekawostka z Powstania Warszawskiego. Miałem okazję brać udział w serialu Czas Honoru. Niemcy mieli taką bombę na kulkach, zdalnie sterowaną przez długi kabel. Nazywała się Goliat. Marta Akseko, dzięki za kawkę. A Goliat to też był taki zły bohater w Biblii. Był takim wielkim, 3-metrowym wojownikiem, który przez 40 dni nabijał się z Izraelitów, że żaden nie jest w stanie go pokonać. A Dawid to był taki mały pasterz, który stwierdził, że pokona Goliata. Goliat miał całą zbroję, Dawid miał tylko proce, no ale po stronie Dawida stała siła wyższa, więc jak zakręcił procą, to trafił prosto między oczy Goliata i go załatwił. No i tu wracamy do Powstania Warszawskiego. Bo warszawiacy wymyślili takie zasieki, żeby zneutralizować Goliata, żeby nie mógł podjechać z tą bombą za blisko barykady na przykład. I wiecie, jak nazywały się te zasieki, które chroniły przed Goliatem? No jak? Dawidki.